Siemaneczko, jestem Pepe Team Games, witam was. No i gospodarstwie, dzisiaj będziemy pasować się siano. Pogoda mnie była możliwa, żeby zrobić sobie właśnie siano jeszcze w październiku, ale pasujemy dzisiaj nowym nabytkiem. Spontanicznym nowym nabytkiem, z tego względu, że nasz ulubieniec, czyli Mieleczek Handlarzyk, nadzwonił do mnie, ja mówię do niego, że szukam prasy. Ona się okazała gdzieś na nicach zimy, wiosny, będę szukał prasy. Trafiła się taka właśnie Krone Grand Prima F155XC. Za bardzo, bardzo fajne pieniądze. Proszę Państwa, za 62 tysiące. Jest to prasa z 2008 roku. Wiadomo, troszeczkę 4 lata starsza niż prasa Metalfach, ale nie oszukujmy się. Metalfach. A Krone, no to jest, jak to się mówi, świat, a ludzie. Troszeczkę belek narobione, a ogólnie sterownik był wymieniany, wszystko, więc ona będzie nowa naliczała, ale ogólnie prasa ma zrobione w granicach 30 tysięcy kulek. Trochę ryzykowne. Ale wiadomo, to jest zagraniczna prasa, więc myślę, zdaje, że 60 tysięcy kulek, co miała zrobione, to raczej to nie będzie żaden problem. Taka pasa kosztowała mnie 62 tysiące. Po znajomości, tak powiem. Mogę to powiedzieć, tak? Mileczek ją dał na parę fajnych pieniądzach. No i dał mi właśnie tutaj upust, no bo za moją prasę ja dostałem 19 tysięcy, więc wejdę do drugiego weszło, plus ja tu płaciłem, wiadomo. No to o co chodzi? Więc dobra, siadamy, bo bez żadnego wydłużenia, a co wiadomo, co chodzi, w tej pasie mi chodziło, jest zmienno komarowa. Więc mamy beleczki ustawione na 150, więc zobaczymy, jak to siano będzie się robiło. Po drugie, prędkość, proszę Państwa, pracy polowej, bo tutaj będziemy mogli chyba poleżeć 14 na godzinę, chyba jeździć, bo jest u mnie to się aż a zważenia ten ciągnie się. Więc lecimy sobie na 14 na godzinę, to mi się zdaje 14-15 nawet sobie daje radę. Ta prasa, więc naprawdę tutaj sianokłosy czy słoma, no to już będzie naprawdę robiła dla mnie robotę jak ta lala. No to mi chodziło z jednej strony, bo ile można już się męczyć tym małą prasą, którą mieliśmy. Gwałtownie robi. Domo, ona szybko robi. Troszkę za szybko ten wyrzut jest, ale tego nie wiem co. A to mam ważne. Naprawdę, zajebista prasa. Dla mnie pod tego case'a, zwłaszcza coś pięknego. No bo tutaj raczej case'ik będzie latał w tej prasie. No domo, jeśli coś nie daj Bóg się stanie z tą ciągnikiem, to wiadomo, to i nawet klas nie będzie zbytnio miał problemu, bo raczej tutaj już to mniejszy case będzie możliwe, że miał problemy. Ktoś powie, że teraz kupować pasy na sam koniec sezonu, tak powiedzieć. No tak trafiło się, właśnie pod tym względem, ale powiem szczerze, no grzechem byłoby nie wziąć takiej pasy. Mijaczek jest dobra młotka, on dużo pieniędzy ode mnie, u mnie przeze mnie zarobił. I powiedziałem, że ja dużo rzeczy będę brał, bo jeszcze mam ciągnik, on mi szuka jeszcze ciągnika teraz. Właśnie do kupna. Dość w granicach mocy klasa. Więc wiecie, ona tutaj dziś zarobi, to lekko dołoży możliwe. A ja, wiecie, takimi znajomościami trzeba dobrze żyć. No i trzeba tutaj kombinować. No tutaj no mówię, pierwsza 60 tysiące wyszła mnie w sumie. No tak to można powiedzieć, tak? W pewnym sensie, że mnie wyniosła. Wiadomo, że praca moja stara właśnie poszła nie w pełne rozliczenie. O, to można powiedzieć. No więc lepiej było mi dopłacić, a wiem, że ta pasa powinna raczej mi wystarczy na długi czas, bo tamta jednak była może trochę młodsza, o Jezu, była młodsza,
Ale jednak, no, po polską prasą, no nie oszukujmy się, żeby to jakaś była, nie wiem, Metal Fach, znaczy Metal Fach, żeby to było z Unii, Unia Famaru, coś w tym stylu, to fajnie, z nożami i to wszystko. No, te ona, teraz patrzę, ma właśnie noże, ma wszystko, więc to mi bardzo pasuje, bo podpaszałbym sam raz. No to teraz wiadomo, że będę musiał poszukać, nie oszukujmy się, większego paszowozu, gdzieś w granicach przez 100 tysięcy litrów. Żeby jednak tak te 9,5 tysiąca litrów kieszonki szło mi w TME właśnie. Więc no zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. No a na razie ja jestem zadowolony pod tym względem. Wiadomo, tu nie jest jakieś, nie, na razie dużo kolejek nie zrobiliśmy, bo praktycznie można powiedzieć 3 kulki, ale już chyba to, bo będziemy mieli więcej materiału pakowane właśnie siana strumy, więc to mnie już bardzo będzie zadowolowało. No i z 50 to podejrzewam, że owijaka już może niekoniecznie tak będzie oplatywać mi to 150, ale to się nie martwił się na kieszonkę, czy użyto na kieszonkę, co będzie robione. No bo tam to raczej będzie wszystko w pyzmie robione. Miało być tutaj ogólnie. Nie, zupychałem się do przez to wszystko. Miało wszystko być robione w pyzmie. Ale tak sobie stwierdziłem. Myślę, pogoda jest. Ja koledzy mam pełno. Nie oszukujmy się, koledzy mam pełno. I ja mówię sobie, zrobię teraz jeszcze pyzmę jedną. A tego się na. No, zbytnio. No, tego dużo nie ma. Nie oszukujmy się. Mimo wszystko, po zmianie plików, wszystkiego, no to teraz tyniają mi 60 tysięcy litrów kieszonki ponad same krowy miesięcznie, więc prawie 800 tysięcy, coś w tym stylu, może nawet lepiej, bo właśnie mi chodzi, właśnie mi, właśnie paszy. Więc tutaj muszę tego ziarna mieć, żeby później nie kopiować samemu, tak? Bo przy tej hodowli to już muszę mieć. Ale podejrzewam, że już będziemy powoli szukać także jakieś, no, na pewno większej łąki. I wtedy, no, powinno nam się udać. Myślę, że jakieś 2 hektary łąki powinno nam się dostarczyć tej hodowli, którą aktualnie posiadamy. No, myślę, że nie z pewności, bo tak, te, które łąki teraz posiadam, tak prawdopodobnie, będą zlikwidowane, będą przeznaczone na pola i muszę właśnie poszukać łąki. Jest łąka do sprzedania, ale gościu chce jeszcze, tak można powiedzieć, w pewnym sensie złożyć dopłaty, dopiero ją sprzedać po miesiącu czasu, żeby jeszcze dopłaty dostać na ziemię. Nie wnikam w to. To jest właśnie pole, które mam, sąsiaduję teraz z Księżytem. Więc dla mnie to nie przeszkadza. Tak sobie stwierdzi gościu, ja nie będę mu się wtrącał, jak to tam ma zrobić. Mi będzie pasowało te pole, ponieważ będę ta łąka, uważam, to będzie wyznaczone na pole. A ja ogólnie jeszcze będę łąki szukał, bo tam to bardziej mi pasuje na pole, to nie ukrywam. A to będzie na razie pierwszy po kosztu, pierwszy rok. Jak to kupimy, bo już kiedyś tą dzierżawę mieliśmy. Tam jako dzierżawę, jakąś dzierżawę, musimy sobie jako dzierżawę mieliśmy. Więc powiem szczerze, no mi to pasuje. Więc kurwa, 11 na godzinę. Podbieraka nie opuściłem, z wrażenia wszystkie z tą prasą. 15 na godzinę, może nie, no wyszła. No, nie wiem, czy tam jakieś takie mocne bicie będzie miała teraz. Ten case no, ma 115 koni, ale na gabaretową mi się najbardziej pasuje, bo klas już troszeczkę zwiększy. Na co się oszukiwać? Więc wiadomo, pasowałoby pod klasa, ale z drugiej strony bez sensu spalać paliwo i tak można powiedzieć. No i no, tak wspomniałem, wydawać bezsensowne pieniądze, bez sensu pieniądze na przepalanie paliwa, tylko w zbiorniku, jeśli ciągnik taki, może też ciągnąć, coś powie, dobra, ale mocniejszy ciągnik nie ci spali. No, podejrzewam, że ta przepaszczenie gówno płatna.
Moim zdaniem taki ciągnik musi być adekwatny do maszyny, która będzie właśnie chodziła na tutaj, na bardzo fajnie wygląda ten case z tą pracą. Ja jeszcze sobie sprawdzę prawdopodobnie na wiosnę, aby dała radę sobie ten mniejszy. Kaspona ma ogólnie słomy 100 koni zapotrzebowania, więc no, która za 15 no, jeszcze pasuje do siano, kierunki może być już przymały, ale to tam mówię, zaraz przyjdzie na wiosnę drugi ciągnik, przepraszam, czwarty ciągnik roboczy, więc tutaj już nie będę się musiał przejmować, bo myślę, że na dom pieniędzy mi starczy tutaj na postawienie. Na postawienie domu mi raczej starczy pieniędzy. Te pewnie wolno nie zarobię, bo tak, jeszcze mamy do sprzedania jęczmień, przepraszam, żyto, pszenżyto, mamy do sprzedania, będziemy mieli. Koledze, no a jeśli wszystko uda się i tak się to sypnie, mniej więcej potencjalnie jak w tamtym roku, no wiadomo, przy nakładzie dość sporym, tak, ale mimo wszystko, no to myślę, że około 200 siedzę powinniśmy zarobić. Wiadomo, że w tamtym roku cena była lepsza, w tym roku cena już jest chyba o 200 zł tańsza, powiedzmy, bo niecałe 500 trzeba wychodzić, czyli 500 zł za tonę. Powiedza, więc no zobaczymy. To nasz robi 300 ton być. Jest ponad 200, 200, przepraszam, ponad 2 hektary kukurydzy do ścięcia. Więc ogólnie no tego mało nie jest. Więc myślę, że to powinniśmy jakiś miały fajny film zrobić. Wiadomo, i tak jeszcze na dzisiaj nie nadrobiła kredyt, żeby z pewności mi starczyło. Dzisiaj będzie pierwsza transza szła na właśnie zapłacenie 150 tysięcy. No bo jeśli mam taką kwotę na koncie, mogę 150 tysięcy z pewności przelać, no i zostaje mi 600 tysięcy, coś w tym stylu. Tak, 600 tysięcy, 850 tysięcy będzie postawienie domu kosztowało w trybie, powiedzmy, pilnym, tak? No tak to można ująć. Więc 750 tysięcy za dom. No, wiadomo, za komfort, który będę chciał tam mieć, no to musi to mieć. To będzie kosztowało. Ale ze wszystkim umeblowaniem, ze wszystkim. Znaczy umeblowaniem, jak to powiedzieć. Nie stylistą, tylko dekoratorem wnętrz. To wszystko będzie robione. Ja tylko jeszcze później będę pieniążki wykładał na meble i tak dalej. Później bez żadnych problemów. Więc zobaczymy. No ja myślę ogólnie, że to jest chyba przedostatni. Mam nadzieję, że to będzie przedostatni odcinek z jesieni. I myślę, że to będziemy widzieć się już na kukurydzy. Taki mam plan. Właśnie. Przewinąć do listopada. No i później wiadomo, z listopada pewnie jeszcze. Nie, z jesieni to nie będzie, będzie kukurydza. A nie, kukurydza będzie cięta, czy będzie sprzedawana bezpośrednio. No i przecież to, że to pewnie będzie poza odcinkiem sprzedawany, bo nie chcę właśnie zanudzać tą jesienią, bo to nie ma sensu. Proszę Państwa, nie ma sensu i Was to zaraz wszystko znudzi i nie ukończkujmy się. Sezony długo, długo tutaj idą. Dobra, powiem, bo to jest siódmy sezon. Kurwa, ciepły tam. A w Opel mogę wjechać, to się jednym szybkim. Nie przejmuję się Opolem. Opel mogę sobie wjechać bez problemu. Tutaj. Więc zobaczymy, jak to skoki wyjdzie, ale z tym dobrym myśli, kiedy mówię, na pewno będzie dobierany do postawienia tego domu. Byście wiedzieli mniej więcej, ile będę miał pieniędzy po sprzedaniu prawdopodobnie kukurydzy. No bo raczej będziemy się widzieć, tak mi się zdaje, pod końcówkę pewnie kurzenia kukurydzy. Bo na początku i później będzie jeszcze odcinek do kończenia i sprzedaży kukurydzy. Ale podejrzewam, że Deutschwa dopiero dostanie po garach, jak będzie miał pasować. Przepraszam, nie pasować, tylko będzie musiał kosić tylko kukurydzy, no bo jest ponad 2,30 bodajże ziarnóweczki. Wiadomo, to w zależności ile będzie tego uleci, ponieważ
No niby nakład był, pogoda w miarę sprzyjająca, no niby tego towaru powinno być. Mimo wszystko, no bo jeśli na kieszonkę się udało zbierać, no ponad 300, jeszcze zostało, na siebie poszło ponad 300, 150 poszło do klienta, tak powiedzmy w cudzysłowie, na gospodarza drugiego. No i ja jeszcze mam pół pola, jeszcze na ziarno przeznaczone, więc to myślę, że to chyba będzie duży, duży zarobek. Pewno to pokój za będzie największy zarobek mimo wszystko. Najlepszy ceny 500, ponad 400 będzie najlepszy zarobek, ponieważ no, powinno tego na więcej sypnąć, tak? Jakiś działany taki tutaj właśnie w farmingu. Więc jestem dobrej myśli, że do wiosny będzie kredyt, ale go właśnie na wiosnę spłacę właśnie z domu i wtedy będę miał czyste praktycznie konto poza właśnie tym obiektem oborowym, tak to można powiedzieć. Wtedy będzie elegancko. No. Czyli patrzcie, jak to jest wszystko elegancko zrobione. Nie wiem, co do tego będzie. I werek na 6,5 tysiąca litrów, bodajże, jak spojrzałem właśnie teraz z boku. No to trochę tych belek powinno być, no bo ogólnie wyskoczyło mi 15, chyba 13 belek pełnych. 14 belek pełnych było, no to nie jest tak źle. Wiem tędy. Tam gata będzie do likwidacji. Jezu, to sami. Tą kadrę mnie do likwidacji, nie licytacji, tylko do likwidacji. No bo no drażni mnie trochę, bo jest taka 5-10 mi to pasuje. Ale jeszcze nie jest schowany, bo wiadomo, zaraz będzie przygotowywany. Trzeba pogadać gościem, przyjechał mi pomógł jeszcze tutaj ogarnąć ten kombajn właśnie pod kukurydzę. Od której kupowałem to. Czyli on nie leczka, a dokładnie przez mieka właściciela właśnie, który to był, no, przedni właściciel, no. Nie mogę się wysłowić dzisiaj. Już też zmęczony jestem. Chyba, że niedziela. Tu to chyba tylko urwa. Ja pojechałem, chyba ten trzeba dać. Bo ja jechałem ostatnio przez te przeczunki tam. Ten im bardziej pasowało. Chciałbym porobić tutaj tak powiem jakieś dojazdy, żeby zrobić konto takie porządniejsze, prowadzone, żeby tutaj nie było lipy. Ale możecie napisać w komentarzach, co uważacie o tej pasie. Bo mi się zdaje, że ona naprawdę no tutaj się pasuje to gospodarstwo. Szukałem naprawdę fajnych pas na Mothubie. Tak, żeby patrząc, a nie było jakiś tak fajny. Była jedna Holanda, to była jeszcze starsza, tańsza niż ta moja Metapachu, którą posiadałem. Więc mój sensu tu nie ma. No i zawsze tutaj nie pasował. Tutaj teoretycznie też nie pasuje, no bo w życiu realnym tak wałek mieć przez nakrzyż, powiedzmy, zawsze. Też tak nie patrzy się, no ale wiadomo, nie ma modów perfekcyjnych. I ciągników też perfekcyjnie, tutaj żadnych ani pas, ani ciągników, ani nic. Więc nie trzeba mieć to na obłaczeniu, no ale tak, w jakich końcu ładnie normalnie zapina. Jakoś tam miałem wszystko ładnie wygląda, więc nie ma co narzekać. Ale mówię, to jest fajna, bo zmienna kumapka pasa, więc tutaj naprawdę mi powinna służyć, na pewno chyba najdłużej będzie służyć podług wszystkich tych pas, które miałem, no bo tak, mieliśmy kostkę do czwara mało. W sumie do czwara maszyn to dużo mieliśmy, tak patrzę teraz ostatnio sobie wymieniłem. Nawet mieliśmy czwara, czy do czwara tego pierwszego taką małą poteczkę. Właśnie, później mieliśmy Leli prasy, Bergerkę dokładnie, chyba mi chodzi. To też była druga prasa. Później po tej przyszła Sipma. Pamiętam, że ja wtedy też dałem się obudzić za tą kostkę.
bo tak pan powiedział teraz, znaczy, obecnie nie obułem się finansowo, ale tak patrząc, ja wtedy naprawdę duże pieniądze wtedy za Wąkowskę dałem, bo 40 coś tysięcy dałem na Wąkowskę. 30, 80 tysięcy to będą. Te sprawa są dziwiłe, to wszystko to wtedy też nie było ciekawie. Właśnie, później. Później była SIPMA. Była SIPMA. Już Zwikan. Tu już macie inne, piąta. Czekacie. Para. Później mieliśmy Trolley. Później mieliśmy Belgierkę. Później mieliśmy SIPMA. Metal Para. To jest piąta prasa ogólnie na gospodarstwie. Piąta prasa, więc no. Przelobowość jest konkretna. Można powiedzieć, że blisko powiedzmy. Raz na 50 odcinków, raz na 60 odcinków pasa odpaliwa. Gratuluję. Mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, bo jest pełna 200 odcinków. No, powiem szczerze, że jestem w szoku. Nawet samego siebie jestem w szoku, że praktycznie dzień dnia mamy tą serię i zaraz będzie 200 odcinków tej serii. I powiem szczerze, ja nie czuję się jakoś tutaj zmęczony tą serią, to jest po jedno. Po drugie, jeszcze nie mam wszystkiego tak zrealizowanego, jak planowałem, więc jeszcze myślę, że ta stówka, może te 200 odcinków, mam nadzieję, że jeszcze będzie zrealizowane. Dobra, nie przedłużam. Dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek się składał, w zasadzie Piotr Górek, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.